Cześć, witam Was serdecznie po raz kolejny dzisiaj. Mówię po raz kolejny, ponieważ no, było już kilka dubli, a gdy się udało nagrać coś fajnego, to zapomniałem zamontować mikrofonu. A już byłem prawie w połowie informacji. Ale lepiej późno, niż wcale się skapnąć. No masz! Witam Was serdecznie w drugim odcinku kolejowego przeglądu prasowego. Zapraszam serdecznie. Niestety, życie dało nam w tym tygodniu bardzo dużo materiałów do tego odcinka, więc nie było najmniejszych problemów. Szkoda, że zamiast same pozytywne, to w głównej mierze dzisiejszy odcinek będzie oparty na tych złych, na tych momentami tragicznych momentach na kolei. Więc zacznijmy sobie chronologicznie. W poniedziałek, około godziny 9.30, ja się dowiedziałem o tym około 9.40, bo akurat miałem służbę, doszło do wypadku na przejeździe kolejowym Kołorawicza. Pod pociąg kolei dolnośląskich wjechała ciężarówka przewożąca palety. Dla mnie osobiście jest to bardzo trudne, ponieważ ten pociąg prowadził kolega z mojego gniazda, a sam tą służbę robiłem kilka dni wcześniej. Nawet możecie obejrzeć odcinek Dziennika Maszynisty tej służby. To jest chyba 32 odcinek, więc no jakoś tak bardziej mnie to dotknęło. Jak widzicie na zdjęciach, uszkodzenia i tego samochodu i przede wszystkim impulsa są przeogromne. Niestety prędko ten impuls do nas nie wróci do jazdy. Prawdopodobnie ten kierowca zatrzymał się tuż przed przejazdem, ale już tak, że dotykał rogatki. I pociąg już był bardzo blisko tego przejazdu. Po prostu ten człowiek postanowił ruszyć. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach i wideo, uderzenie centralnie poszło w kabinę kierowcy. Więc naprawdę musiał tutaj wjechać na przejazd 2 sekundy przed pociągiem, więc jeśli tam nasze pociągi jeżdżą 130, załóżmy, że kolega wdrożył hamowanie nagłe, a wdrożył i zdążył tylko do przedsionka podobno uciec, to naprawdę sekundy i ten pociąg mógł zwolnić może do 125 km na godzinę, więc naprawdę przepotężne uderzenie. Nie wiem, co się jeszcze musi wydarzyć na naszych przejazdach kolejowych, żebyśmy zaczęli myśleć. No kuźwa. I tutaj większość wypadków, bo wiadomo, tutaj kierowcy się strasznie burzą, że niekiedy po 15 minut trzeba stać, ale właśnie na najwięcej wypadków jest na tych przejazdach, gdzie pociąg najeżdża na czujnik, uruchamia się przejazd kolejowy, przejeżdża przez przejazd i pociąg go wyłącza, więc to trwa minutę, dwie. Warto swoje życie poświęcać dla bycia gdzieś minutę czy dwie szybciej? Nie sądzę. Pójdziemy sobie troszeczkę niechronologicznie, ale chciałbym najpierw zamknąć temat wypadków na przejazdach, bo tego feralnego poniedziałku około godziny 12.30 doszło do kolejnego wypadku. Tym razem na przejeździe kolejowym w Marzeninie, gdzieś tam koło Łaska, czyli województwo łódzkie, o ile dobrze pamiętam. Przejeżdżający pociąg spółki PKP Cargo wjechał dostawczy bus jednej z firm kurierskich. Jak się okazało, kierowcą był 23-letni mężczyzna, który nie zachował należytej ostrożności i pomimo nadawania czerwonych sygnałów na przejeździe, postanowił, że sobie przejedzie. Nie wiem, co się musi wydarzyć, żeby w głowie ludzi zamiast tej pulsującego czerwonego światła pojawiło się takie ciągłe czerwone, wręcz może bordowe, krwiste, czerwone światło, które powie człowiekowi: dobra, jest czerwone, stoję, nie ryzykuję własnego życia. Nie wiem, co się musi wydarzyć, naprawdę. Tym bardziej, że jak się okazało, że człowiek był trzeźwy. No to kurde, ja nie wiem.
Na szczęście z nie zagrażającymi życiu obrażeniami trafił do szpitala, więc mam nadzieję, że już nigdy więcej pod przejeżdżający pociąg nie wjedzie. Ale w sumie kto to wie. Trzeci tego dnia wypadek na przejeździe kolejowym miał miejsce w okolicach Raciborza, a dokładnie w Rożkowie, około godziny 18. Na przejeździe kolejowym zepsuła się ciężarówka, która przewoziła odpady komunalne. Wideo z jednej strony i z drugiej strony przejazdu i jak widać chętnych do nagrywania tego było sporo. A jestem ciekawy, czy ktoś zdążył zadzwonić na 112, czy ktoś wiedział, że jest coś takiego jak żółta naklejka PLK, która ma tam numery telefonów, numery przejazdów, pod które trzeba dzwonić w razie takiej sytuacji. Na szczęście tutaj ucierpiał tylko byczek i naczepa tego ciągnika siodłowego. Jak widać, kierowca do samego końca dopiero wysiadł z kabiny, jak pociąg się zatrzymał. I popatrzcie, na pewno ten kierowca tego dnia zrobił 200 km tą ciężarówką. I popatrzcie, no kurde, jaki to jest pech, że akurat, nie wiem, niech ten przejazd ma z 50 metrów, ma mniej, ale dobra, liczmy 50, że na 200 km akurat na tych 50 metrach ten zestaw musiał się popsuć. Czy można było coś zrobić lepiej w tej sytuacji? Przypuszczam, że tak, że jakaś reakcja mogła być lepsza. Wszystko zależy, jak długo ta ciężarówka tam stała na tym przejeździe. Ten wypadek tak trochę mi tutaj w tyłu głowy dał pomysł na jeden taki dokument, ale to zobaczycie w przyszłości. 23 lutego około godziny 14 na przejeździe kolejowym w Łęknie w gminie Będzino doszło do czego? Oczywiście do kolejnego zderzenia na przejeździe kolejowym. Kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Pod przejeżdżający szynobus wpakował się 56-letni mężczyzna, który mimo, że na przejeździe były światła, nawet rogatki były i o dziwo wszystko działało. Postanowił, że po cholerkę będzie czekał, nie? Władował się wprost pod przejeżdżający szynobus. Na szczęście maszynista nie ucierpiał, na składzie nie było podróżnych, bo to był skład techniczny, przejazd techniczny, a kierowca z ogólnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jak możecie zobaczyć, prędkość tego pociągu była spora. Ładny kawałek od miejsca zdarzenia się zatrzymał, więc na samoczynnych przejazdach to ile z nich będzie z tą minutę, nie? Że minutę musiał poczekać ten człowiek i po raz kolejny wychodzi na to samo. Masakra. Naprawdę. Brakuje już słów na to wszystko. Obudźmy się, proszę. Proszę, proszę. I tego samego feralnego poniedziałku o godzinie 10:15 jakoś doszło do bardzo groźnie wyglądającego zderzenia w Warszawie Wschodniej. A mianowicie na wjeżdżający pociąg kolei mazowieckich najechała lokomotywa Griffin spółki PKP Intercity. Może nie tyle nie najechała, co się po prostu ze sobą zderzyły. Ktoś tutaj musiał przywalić albo tarczę, albo S1 sygnał na semaforze na stój, albo doszło do tego z obu stron, kto wie. PKP PLK uruchomiła aplikację, jak tutaj możecie widzieć na załączonym obrazku, sprawny peron, gdzie możemy sobie wybrać stację, rodzaj jakiejś tam usterki, którą chcemy zgłosić, możemy sobie tam wszystko ładnie wpisać, więc jest to bardzo, bardzo dobry pomysł i mam nadzieję, że ludzie będą z tego korzystali, nie będą się bali tego robić. I że na takie zgłoszenie chociażby o oblodzonym peronie, czy nieodśnieżonym, PKP PLK będzie reagowała dosyć szybko, a nie na przykład kilkugodzinnym opóźnieniem. Nie? To naprawdę, podczas tej zimy były problemy, że na jednym z dworców tutaj w mojej okolicy
i kierownik się wywrócił na peronie i pewna pasażerka złamała rękę. Więc no, naprawdę w takich sytuacjach niektórych to reakcja jest bardzo, bardzo ważna i mam nadzieję, że będzie bardzo szybka. Kolejna informacja i znowu PKP Cargo. Tym razem pozytywna. Po raz pierwszy od bardzo dawna spółka PKP Cargo wyszła na plus. Wynik netto wyniósł 148 milionów złotych. Więc no, jest to dobra informacja. Ale żeby nie było, to mamy kolejny plus. A mianowicie nowe dwa Wektrony MS dla Cargo są już w Poznaniu. Są w nowych malowaniach. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobają. Bo to już trzecia wersja malowań, jakie tutaj Wektrony mają w Polsce, kargowskie. I do końca roku ponoć mają dojechać jeszcze trzy, czyli flota PKP Cargo powiększy się o kolejne 5 Wektronów. Bardzo mnie to cieszy, jako byłego pracownika PKP Cargo. Niech się spółka rozwija. Kolejna informacja z mojego podwórka, mojego Dolnego Śląska, a mianowicie w nocy z 23 na 24 lutego ktoś postanowił, że spróbuje ukraść sieć trakcyjną. I to nie na jakiejś bocznej linii, tylko na magistralnej linii Wrocław-Legnica na odcinku Szczedrzykowice a Wielkie Piekary. No to powiem Wam szczerze. Mają rozmach, skurwysyny. Około godziny 8 dopiero wprowadzono ruch po jednym torze, a całkowicie wznowiono ruch po obu torach po godzinie 15, więc bardzo wielkie opóźnienia mieliśmy na tych odcinkach. Z samego rana Koleje Dolnośląskie wprowadziły autobusową komunikację zastępczą. Dobry trakciarz, podobnie jak saper, myli się tylko raz. Coraz bliżej oddania odbudowywanej linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach, jak informuje PKP PLK, prace są już na bardzo zaawansowanym poziomie. Ten cały remont ma skrócić podróż z Zawiercia do 23 minut, z Tarnowskich Gór do niecałych 20, a z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie do godziny czasu. Pociągi osobowe mają tam pomykać ponoć do 140 km na godzinę, a towarowe 80, więc jeśli to by się sprawdziło, to myślę, że inwestycja bardzo dobra i mam nadzieję, że coraz częściej będą podejmowane decyzje o tym, aby odbudowywać takie właśnie linie kolejowe, które mogą być jakoś tak bardziej strategicznie wykorzystywane. Mamy tu chyba jakieś duchy, bo GoPro jest na statywie. Jak widać, jest on mało stabilny, ale nikt go nie dotykał, a tutaj obraz pokazał mnie odtąd. Zaczynam się dygać, a jestem sam w domu. Mamy dobre wiadomości! Od 1 marca 2023 PKP Intercity obniży ceny biletów. I ceny te wrócą do stanu sprzed podwyżki, czyli sprzed 11 stycznia. Bardzo fajne zagranie tutaj. Przed wyborami akurat ceny zostały podwyższone, a tutaj dzięki działaniom władzy ceny się obniżą z powrotem, więc no czadowo po prostu. Mam nadzieję, że tutaj pasażerowie będą zadowoleni, no ale dobra, jak już obniżyli, to mogli obniżyć o 12%, żeby były tańsze niż przed tą podwyżką, żeby jakoś tam ludziom zrekompensować to wszystko. Kolejna dobra informacja. Na testy do Żmigrodu przyjechał Plus, czyli jednostka FPS Cegielski. Robi tam pierwsze kółeczka po Żmigrodzie. Ciekawe, jak mu tam idzie, bo nie mogłem znaleźć żadnego wideo z tego. Jest to hybrydowa jednostka, która właśnie tutaj zauważyłem, nie jest zbudowana dokładnie tak samo jak większość nowoczesnych jednostek elektrycznych, a mianowicie nie ma wózków Jakobsa, czyli że jest jeden wózek i na tym wózku są osadzone dwa człony. Tutaj każdy człon ma osobny wózeczek, nawet na tym łączeniu. I w końcu pozytywna informacja z Dolnego Śląska, a mianowicie łącznie 25 Elfów 2 ma
trafić na Dolny Śląsk do 2024 roku. Na terenach bydgoskiej Pesy już, kurczę, można widzieć dwa kolejne gotowe elfy, które niebawem do nas dojadą, a łącznie 4 sztuki mają do czerwca do nas tutaj dojechać. W pierwszym odcinku pokazywałem postępy prac przy hali serwisowej KD w Legnicy i jest plan, żeby ją już otworzyć może nie 1 lipca, ale w lipcu. A dzięki temu zamówieniu na elfy nasz park taborowy zwiększy się do 88 pojazdów. Dobra, 87, bo ten jeden impuls nie wiadomo kiedy i czy w ogóle wróci. I 65% naszych tutaj pojazdów będą stanowiły pojazdy elektryczne. Mam nadzieję, że jeszcze uda się gdzieś jakieś albo dwunapędowe pojazdy kupić, albo same spalinowe, ponieważ dużo tutaj mamy linii do otwarcia spalinowych, więc nie tylko elektryczki by nam się przydały, ale mamy dobry zarząd, więc mam nadzieję, że wszystko dobrze jest tutaj rozplanowane. W końcu dobre informacje na Dolnym Śląsku. I na koniec informacja spoza Polski. Stadler dostarczy nowe pociągi dalekobieżne dla Norwegii. Póki co umowa jest podpisana na 17 sztuk, ale w opcji jest nawet 100, więc zachęcam do obejrzenia tutaj kilku zdjęć, które prezentują, jak ten pociąg będzie się prezentował. No, mi się bardzo podoba, szczególnie ta łódź Wikingów robi wrażenie. Ciekawe, jak będzie wyglądał naprawdę. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka, dzwoneczka, komentarza, do dołączenia na Discorda, na Instagrama i na Facebooka. Wszystko tutaj macie w opisie. I do pomocy dla małej Klary możecie jej przekazać swoje 1,5% z rozliczenia podatkowego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzisiaj już było troszeczkę lepiej. Szkoda, że za pierwszym razem mi się nie udało tego nagrać, ale dobra. Zamiast 1,5 godziny spędziłem nad tym 3, ale okej, damy radę. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do pozostania ze mną na moich social mediach i tutaj na YouTube'cu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.